Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie po raz 21. Zbliżamy się już do końcówki, Zuzia. Wyobrażasz sobie, że już 20 ćwiczeń mamy za sobą? Nie. Szybko to minęło, co? Tak. No to żółwik. Ekstra. Ale dzisiaj też ze mną poćwiczysz? Tak. Obiecujesz? Tak. Dobra. Dzisiaj przygotowaliśmy znowu ćwiczenia grzbietu, bo czasem go troszkę zaniedbujemy, więc spróbujemy znowu poćwiczyć na mięśnie grzbietu. Uważanie przodem. Tak. Kładziemy się i najpierw zrobimy sobie takie ćwiczenie, że nam głowa leży na, czoło nam leży na tym, nogi mamy lekkie zgięte, tak jak ja, i podnosimy tylko nogi do góry, tak jakbyśmy chcieli, nie, główka leży, podnosimy nogi do góry, może ja w tobie pokażę, na tobie, czoło leży na, czoło, nie broda, o, i unosimy do góry nogi, o, napinając pośladki, mięśnie grzbietu, mięśnie dwugłowe uda i w ten sposób 10 razy, przynajmniej 10 do góry. Dobra, nie takie proste, co? Ok, rozluźniasz, to teraz ja poćwiczę, co? Ty odpoczywasz, uważaj i pamiętajcie, że leżymy sobie swobodnie, unosimy nogi. Ten ruch jest bardzo krótki, bo nie mamy możliwości za dużo podnieść tułowia do góry. To będzie jedno ćwiczenie. No Zuziu, pozwolisz, że pokażę drugie? Dobrze. Jeśli dół pleców nam pracował, to teraz spróbujemy popracować nad górą. Czyli teraz są przyklejone nogi do ziemi, a my wykonujemy sobie odchylenia tułowia i bardzo wolno robimy sobie, jakbyśmy pływali żabką. Hop, do przodu. I do przodu. I tak robimy. Około 30 sekund. Spróbujesz, Zuziu? No to chodź. Ja się nie uczyłam pływać jeszcze żabką. Nie uczyłaś się, ale w tą stronę, czy w tą stronę do mnie będziesz? Dobra? Chodź. Połóż się ładnie. Świetnie. Leżenie. No, leżenie. No, leży. I teraz co? Nogi są w tym, a bez nóg. Bez nóg. Nóżki są oparte. Nóżki są oparte. Wolniutko. Mhm. Przesuwamy ręce do przodu, zatrzymujemy powolutku, uginamy, odchylamy tylko tułów do góry podnieś, o. I tak trzymamy, nawet jak będziemy mieli cały czas napięte mięśnie, to też będziemy pracować nad górną częścią naszego tułowia. Świetnie. Jeszcze trzy razy, co? Raz, dwa i trzy. Dobra, teraz połączymy jeszcze te dwa elementy. Mamy na dół grzbietu, na górę grzbietu. Zuziu, rozciągasz? No, ale mięśnie brzucha. To ja pokażę jeszcze jedno ćwiczenie, dobra? Teraz połączymy te dwie rzeczy i podnosimy razem mięśnie, nogi i ręce, żeby pracowały na mięśniach grzbietu już w całości. I tak sobie robimy. Przytrzymujemy 2, 3, 4 sekundy. Dotykamy tylko i wracamy do pozycji z napięciem. I to też robimy minimum 30 sekund. Minimum 30 sekund. To nie jest takie trudne. Spróbujesz, Zuzia? Hop, do góry i powrót. Świetnie. I powrót. Popatrzysz na mnie przy tym? Super. I jeszcze dwa razy. Hop. Pamiętamy również o oddychaniu. Świetnie, Zuzia. Wstajemy? Chodź. O, teraz mała foczka jeszcze, co? No do góry. No robisz fokę. O! Stajesz. To jest trudne ćwiczenie, więc może nie wszyscy go róbcie. Dzisiaj zrobiliśmy sobie kolejny zestaw ćwiczeń. Zapraszamy na następny, już 22 odcinek, na 22 trening. A teraz możecie sobie odznaczyć, kto z nami ćwiczył na zielono, że mamy ten trening zaliczony. Do zobaczenia.